Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy dzisiejszej Akademii Czystego Powietrza, na której opowiem parę słów na temat Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Na dzisiejszym naszym spotkaniu opowiem przede wszystkim o celach powstania Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, na temat uruchomienia pierwszej usługi. Pokażę Państwu, jak złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Pokażę parę ciekawych liczb, które już są na podstawie danych i informacji zgromadzonych w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wskażę również miejsca, gdzie szukać informacji. Parę słów na temat zaangażowania po stronie gminy i aktywistów. A na sam koniec podstawowa taka mapa drogowa całej budowy Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Przede wszystkim celem powstania Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest zebranie wszystkich niezbędnych danych i informacji na temat źródeł ciepła i spalania paliw, jakie są wykorzystywane w polskich domach. Jak wygląda ich stan techniczny, a także jakie paliwa są wykorzystywane do ich ogrzewania w jednej usystematyzowanej bazie danych. To bardzo ważna baza danych, bo przede wszystkim będzie służyć jako narzędzie, które ma wspierać wymianę tych przestarzałych pieców, tak zwanych kopciuchów. Będą w niej także dostępne informacje na temat źródeł finansowania i dofinansowania, a także na temat wszystkich właśnie programów pomocowych do tego celu. Także to narzędzie, Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, jest narzędziem wspierającym pracę organów administracji zarówno centralnej, jak i samorządowej w zakresie właśnie planowania polityk niskoemisyjnych. Oczywiście chcemy, i również to jest bardzo ważnym elementem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, aby obywatele byli także wyposażeni właśnie w odpowiednie narzędzia w postaci między innymi e-usług, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego ich budynków w zakresie bezpieczeństwa, na przykład zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynków, która umożliwi im szybsze uzyskanie właśnie dofinansowania do remontów, a także termomodernizacji, a przede wszystkim przyczyni się do poprawy stanu bytowego, komfortu i jakości życia. Naszym tutaj celem jest przede wszystkim stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której gmina będzie mogła dużo bardziej efektywniej właśnie kształtować politykę antysmogową, a także wnioskować właśnie o fundusze w celu poprawy jakości powietrza na terenie danej gminy. 1 lipca wszedł obowiązek dla każdego właściciela i zarządcy budynku do złożenia deklaracji. Jest to bardzo ważna funkcja z tego tytułu, że tak naprawdę dzięki tym zgłoszeniom przez właścicieli i zarządców budynków każdy obywatel wskaże miejsca, gdzie znajdują się właśnie przestarzałe piece, tak aby właśnie można było do nich skutecznie dotrzeć z pomocą w zakresie dofinansowania na wymianę tych przestarzałych kopciuchów. Na potrzeby realizacji tego obowiązku został uruchomiony właśnie taki prosty system informatyczny, za pomocą którego możemy złożyć deklarację online, bezpośrednio ją przekazać właśnie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku. Wystarczy, że posiadamy tylko internet i profil zaufany, czy podpis kwalifikowany, albo elektroniczny dowód. Na pewno zastanawiacie się Państwo teraz, jakie terminy tak nas obowiązują. 14 dni dla źródeł ciepła i spalania paliw, które zostały uruchomione po 1 lipca 2021, i aż 12 miesięcy dla wszystkich zainstalowanych, chociaż raz eksploatowanych źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych przed 1 lipca 2021 roku. Istnieją również dwa typy deklaracji. Mamy deklarację dla budynków mieszkalnych i dla budynków niemieszkalnych. Państwo, pewno zastanawiacie się Państwo, dlaczego, bo w zasadniczy sposób upraszcza to wypełnianie formularza przez właściciela dla poszczególnego typu budynku. Dobrze, powiedzieliśmy sobie już o tym, że właśnie mamy wzory tych deklaracji, mamy do tego prosty system informatyczny, żeby złożyć je za pośrednictwem internetu online. No ale teraz pewno każdy się zastanawia, a co z pozostałą częścią społeczeństwa, no, która z jakichś względów nie może przesłać nam elektronicznie tej
deklaracji. Oczywiście deklarację można będzie złożyć wtedy w tradycyjny, ten papierowy sposób, bezpośrednio w urzędzie gminy właściwym dla miejsca budynku, albo po prostu wysłać listem poleconym też do urzędu gminy. Jeżeli generalnie wypełnimy papierowo tą deklarację, podpisujemy ją, wysyłamy, bądź tak jak powiedziałam, zanosimy bezpośrednio do urzędu i co się wtedy dzieje dalej? I wtedy tak naprawdę uprawniony przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, pracownik urzędu gminy po prostu wprowadza te dane informacje zapisane na deklaracji papierowej bezpośrednio do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przede wszystkim deklaracja została stworzona w taki sposób, aby jej wypełnienie nie było skomplikowane, zajmowało zaledwie kilka minut i mogło zostać przesłane właśnie w prosty sposób. Ja teraz w kolejnych właśnie krokach pokażę Państwu szczegółowo, jak złożyć elektronicznie tą deklarację i tak naprawdę jak prosta jest w ogóle do wypełnienia ta deklaracja. Tak jak przed chwileczką powiedzieliśmy, można deklarację złożyć na dwa sposoby. Elektronicznie, na który tutaj sposób właśnie zaraz opiszę, przedstawię, ale oczywiście także papierowy. On się niczym nie różni od tych kroków, które będą w systemie, oprócz tego, że te kroki są po prostu zapisane na formularzu papierowym. I teraz tak, w celu złożenia deklaracji elektronicznie musimy wejść na stronę zone.gunb.gov.pl i tam wybrać sposób logowania. W zależności od tego, czy jesteśmy indywidualnym użytkownikiem, czy pracownikiem gminy, wybieramy odpowiednią sekcję. Jeżeli jesteśmy indywidualnym użytkownikiem, wciskamy przycisk Złóż deklarację i wtedy zostajemy przekierowani właśnie do odpowiedniego panelu logowania za pomocą profilu zaufanego, bankowości elektronicznej bądź elektronicznego dowodu. Jeżeli jesteśmy pracownikiem gmin, to poprzez logowanie gmin wchodzimy, wpisujemy swój login i swoje indywidualne hasło, które utworzyliśmy podczas rejestracji. Po prawidłowym zalogowaniu się zostajemy przekierowani właśnie do interfejsu aplikacji. I w pierwszym kroku, jaki musimy wykonać, należy wskazać punkt adresowy właśnie budynku, dla którego będziemy wprowadzać nasze zgłoszenie, czyli naszą deklarację. Robimy to poprzez właśnie tutaj kliknięcie Dodaj budynek. I w kolejnym kroku pojawia nam się metryka budynku, gdzie podajemy województwo, powiat, gminę, ulicę, kod pocztowy i adres. W przypadku, kiedy na przykład nie mamy numeru domu lub nazwy ulicy, wtedy możemy tutaj poprzez zaznaczenie checkboxa nie znalazły się swojej ulicy w słowniku, wpisz ją ręcznie, uwolnić sobie to pole do wpisania ręcznego. I tak samo z numerem budynku. Po wypełnieniu tej metryki i wpisaniu wszystkich danych przechodzimy dalej, klikając Dodaj budynek. I jak widzimy, po wypełnieniu metryku, dodaniu budynku pojawia nam się właśnie metryka tego budynku, czyli to jest potwierdzenie tego, że skutecznie dodaliśmy ten budynek do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Jak Państwo widzicie, tutaj na razie mamy status, że mamy zero złożonych deklaracji, zarówno w wersji roboczej, jak i tych właściwie złożonych, zarówno dla formularza A, jak i B. Czyli mamy utworzony to na razie tylko i wyłącznie punkt adresowy, budynek, do którego dopiszemy teraz pozostałe informacje. I tak naprawdę na tej metryce tego budynku w górnym prawym rogu menu kontekstowego rozwijamy sobie i wybieramy rodzaj deklaracji albo A, albo B, albo jeżeli z jakichś powodów źle wprowadziliśmy dane dotyczące budynku, to jest etap, kiedy jeszcze możemy je usunąć i ewentualnie ponownie wprowadzić. Ale zakładamy, że tutaj na potrzeby tego naszego spotkania, że oczywiście założyliśmy prawidłowo budynek, wybieramy deklarację A i przechodzimy dalej.
Wtedy pojawia nam się formularz do wypełnienia już szczegółowych danych, informacji, jakie są, chcemy przekazać w deklaracji A, czyli dla budynku bądź lokalu mieszkalnego. Jak Państwo widzicie, dane adresowe budynku już wypełniły i zaczytały się z automatu z danych, które wcześniej wprowadziliśmy z metryki budynku. I przechodzimy teraz do wyboru rodzaju budynku i wskazania, czy deklaracja dotyczy wszystkich, czy wybranych lokali w naszym budynku, oczywiście o ile sytuacja taka istnieje. Po wybraniu właśnie rodzaju i przechodzimy dalej, po to, aby właśnie już przejść do tej właściwej części deklaracji z dodaniem źródła ciepła. I aby to zrobić, wchodzimy tutaj też w tą sekcję krzyżyka, dodaj kolejne źródło ciepła. Przechodzimy dalej i pojawia nam się formularz, gdzie w sekcji właśnie w tej numer 2 wskazujemy źródło ciepła, które mamy zainstalowane w budynku i określamy, w jakiej są one liczbie eksploatowane. Ponadto określamy, do czego wskazane wyżej źródła służą, czy służą do ogrzewania, czy do ogrzewania, czy do ciepłej wody użytkowej. W momencie, kiedy mamy więcej niż jedno źródło ciepła, jego rodzaj, możemy, jak widać na tym formularzu, dodać kolejne źródło ciepła, czyli tyle, ile jest źródeł ciepła, tyle ich wymieniamy. Jeżeli jest jeden rodzaj źródła ciepła, to wskazujemy jego liczbę, czyli na przykład 1, 2 albo 5 rodzajów źródeł ciepła. Po wskazaniu wszystkich zainstalowanych w naszym budynku źródeł ciepła przechodzimy dalej. I w przypadku tutaj tej naszej sekcji wskazaliśmy jako źródło ciepła właśnie kotły na paliwo stałe i wtedy tak naprawdę aktywują nam się dwa dodatkowe takie podokienka kroki, gdzie wypełniamy klasę kotła w pierwszej kolejności. Wskazujemy, wybieramy to oczywiście ze słownika odpowiednią klasę, wskazujemy liczbę tych kotłów. Przechodząc dalej, wskazujemy właśnie rodzaj stosowanego paliwa, zaznaczając tutaj checkboxem, które paliwa są stosowane. Może być wybrane jedno, mogą być wybrane trzy albo wszystkie cztery, w zależności od tego faktycznie, co jest stosowane. Po określeniu właśnie tutaj klasy i rodzaju paliw dla kotłów na paliwo stałe, przechodzimy do ostatniej sekcji naszej deklaracji formularza, czyli do podania danych kontaktowych osoby wypełniającej ten formularz. W przypadku, kiedy dane adresowe zgłaszającego nie są tożsame z adresem budynku, do którego składamy deklarację, konieczne jest zaznaczenie stosownego checkboxa i podanie tych danych dodatkowo. Po wskazaniu tutaj naszych danych kontaktowych możemy podać do nas również dane, które są danymi nieobowiązkowymi. Można je wypełnić, dany telefon kontaktowy bądź adres e-mail. Po to, żeby w przypadku jakichś, nie wiem, pytań czy wątpliwości można było się z nami skontaktować. Na każdym etapie wypełniania tego formularza możemy sobie zapisać jego wersję roboczą, czyli tak naprawdę jeżeli wypełniamy formularz i musimy tą czynność na chwilę przerwać, wykorzystujemy funkcję zapisz wersję roboczą i wtedy wchodząc jeszcze raz później w tą deklarację, odpalamy ją z miejsca, w którym zakończyliśmy jej wersję roboczą wpisywania i będziemy przechodzić po kolejnych krokach. Ale kiedy mamy wypełnione wszystkie trzy kroki, czyli ostatnim wypełnione dane kontaktowe osoby wypełniającej formularz, to już jest koniec wszystkich danych, które należało przekazać w tej deklaracji. Naciskamy ikonę złóż deklarację. System pyta się nas jeszcze raz, czy na pewno chcemy złożyć tą deklarację. Ponownie potwierdzamy złożenie deklaracji i dostajemy jej potwierdzenie poprzez właśnie
pokazanie podsumowania z metryką budynku i z informacją o tym, że mamy złożone w tym budynku jedną deklarację w statusie złożone, czyli to znaczy, że z sukcesem złożyliśmy deklarację i mamy to potwierdzone na metryce budynku. W każdym momencie możemy sobie również zobaczyć wszystkie nasze deklaracje. Panel, znaczy system umożliwia daje nam taką możliwość i funkcjonalność, że w momencie, kiedy mamy więcej niż jedną deklarację, możemy sobie zobaczyć ich listę z podstawowymi danymi dotyczącymi tej deklaracji. Tutaj jest również takie menu kontekstowe, gdzie po jego rozwinięciu możemy taką deklarację sobie wydrukować, podświetlić w PDF-ie i ewentualnie tak mieć ją również na wydruku. Także formularz deklaracji, jak Państwo widzicie, jest bardzo prosty do wypełnienia. Był tworzony też także z tym całym zamysłem, żeby nie sprawiał on problemu właśnie właścicielom, zarządcom budynków, do tego, żeby przekazać proste informacje dotyczące tego, czym i jakim paliwem ogrzewamy nasze domy, żeby zrobić właśnie tą podstawową inwentaryzację, żebyśmy mogli zobaczyć, gdzie właśnie są jeszcze kopciuchy, które należy wymienić. A teraz CEB w liczbach. Na 19 października mamy już złożonych ponad 390 tysięcy deklaracji. 353 tysiące 90 deklaracji to są deklaracje typu A, czyli dla budynków i lokali mieszkalnych, a ponad 16 tysięcy mamy deklaracji typu B, czyli dla budynków i lokali niemieszkalnych. Z tych wszystkich deklaracji ponad 214 tysięcy zostało wprowadzonych przez urzędników, czyli właśnie z wersji papierowych, a ponad 150 tysięcy zostało złożonych online bezpośrednio właśnie przez obywateli czy zarządców budynków. Średnio dziennie przyrasta i wprowadzanych jest w obu trybach, czyli zarówno przez urzędników, jak i online, sumarycznie około 4 tysięcy deklaracji, więc jak widać przez cały czas sukcesywnie są składane i wprowadzane deklaracje. I teraz bardzo ważna kwestia, gdzie szukać informacji o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Przede wszystkim na oficjalnej stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego jest stworzona specjalna zakładka, która dotyczy Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. No i tam przede wszystkim znajdują się instrukcje do wypełniania tych deklaracji, aktualne wzory deklaracji, przykłady jak już wypełnionych deklaracji, takie, żeby można było sobie zobaczyć, jak wygląda taka wypełniona, wnioski dla gmin o nadanie lub zmianę uprawnień administratorom lokalnym, materiały ze szkoleń i wszystkie informacje niezbędne dla zarządców i właścicieli budynków. Tam znajdują się również ulotki, broszury, ale przede wszystkim jest najważniejsza część i sekcja najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi, gdzie staramy się na bieżąco i sukcesywnie umieszczać nowo pojawiające się pytania. Także wszystkie wątpliwości, jakie pojawiły nam się w momencie uruchomienia e-usługi. W przypadku oczywiście pytań i wątpliwości oferujemy także dedykowaną skrzynkę, na którą zawsze można napisać info@cep.gund.gov.pl, a w przypadku problemów z logowaniem bądź składaniem deklaracji przez urzędników jest również dedykowany techniczny adres admin@gund.gov.pl.
Bardzo ważnym elementem całego projektu, całej inicjatywy związanej z budową i wdrożeniem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest przede wszystkim udział innych organizacji, osób fizycznych i samorządów. I tak naprawdę bardzo ważnym elementem są samodzielne działania, które podejmują organy administracji samorządowej, właśnie nagłaśniające przede wszystkim wprowadzenie obowiązku składania deklaracji, na przykład poprzez samodzielnie organizowany briefing prasowy. Takie działanie podjął prezydent miasta Rybnika Piotr Kuczera, który 28 czerwca, czyli tuż przed wdrożeniem Centralnej Ewidencji, zorganizował właśnie taką akcję, żeby poinformować swoich mieszkańców o obowiązku związanym z właśnie wejściem w życie obowiązku złożenia deklaracji. To także są oddolnie organizowane przez związki zrzeszające gminy i powiaty właśnie szkolenia, w których oczywiście pracownicy, przedstawiciele Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego biorą udział po to, żeby właśnie poinstruować pracowników gmin, jak wprowadzać dane do systemu, odpowiedzieć na wszystkie nurtujące wątpliwości i pytania. To także oczywiście aktywne promowanie projektu przez organizacje antysmogowe w social mediach, no a także przygotowywana przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego produkcja i dystrybucja materiałów informacyjnych, które są dostarczane do gmin i oczywiście tutaj również duża rola gmin, dalsze redystrybuowanie właśnie tych przygotowanych materiałów informacyjnych, tak żeby właśnie dotrzeć do jak największej liczby z mieszkańców z informacją o obowiązku, który wszedł w życie. Cały projekt Centralnej Ewidencji jest, jak Państwo widzicie, rozłożony w czasie. W listopadzie 2020 roku zostało podpisane porozumienie o dofinansowanie na realizację tego projektu i to oznaczało start realizacji całego projektu. 1 lipca uruchomiliśmy pierwszą funkcjonalność systemu, czyli możliwość składania właśnie deklaracji. W chwili obecnej są realizowane kolejne etapy tego projektu, czyli między innymi jest teraz wybierany w ramach postępowania przetargowego główny wykonawca i dostawca systemu centralnego, gdzie tak naprawdę w 2022 roku będzie ten właśnie najważniejszy etap wytworzenia wszystkich już funkcjonalności i wszystkich pozostałych e-usług Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, ich testowanie i tu oczywiście testowanie przy współudziale gmin, a następnie wdrożenie tego systemu, które musi się zakończyć w połowie 2023 roku. Bo tak naprawdę już z końcem 2022 roku i przez 2023 rok będzie następowało odbiór i rozliczenie systemu, ponieważ system będzie wprowadzany etapowo, będą rozliczane tak poszczególne etapy, tak aby do końca sierpnia zamknąć i rozliczyć cały projekt w kontekście rozliczenia środków i funduszy europejskie, które finansują ten projekt. Także z naszej mapy widać, że tak naprawdę 2022 rok i pierwsza połowa 2023 to jest najbardziej intensywna praca związana właśnie z uruchamianiem kolejnych modułów, kolejnych elementów Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i wdrażanie jej oczywiście między innymi w gminach, bo to będą też funkcjonalności dla innych interesariuszy. Ja dziękuję za uwagę i możliwość przedstawienia tych informacji na temat Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i do zobaczenia po przerwie.